Nazywam się Ryszard Nowak, jestem zastępcą dyrektora koksowni Przyjaźń do spraw produkcji. Ponad 90% naszej produkcji jest eksportowane. Z tego względu musimy mieć najnowocześniejszy park, najnowocześniejsze maszyny i osiągać jak najwyższą jakość produkcji. Dlatego w ostatnich latach wydaliśmy ponad 1 000 000 000 zł na modernizację wszystkich ciągów technologicznych, poczynając od produkcji koksu, instalacji oczyszczania gazu, oczyszczania ścieków, aż po wydział energetyczny produkujący prąd elektryczny i parę. Kadra menadżerska koksowni Przyjaźń za te wszystkie swoje osiągnięcia, zasługi została wielokrotnie doceniona i zauważona zarówno w kraju, jak i za granicą. Ważnym elementem dla nas, dla społeczności lokalnej, miejsca, w którym się znajdujemy i gdzie pracujemy, jest nagroda menadżera Zagłębia, którą otrzymywaliśmy w poprzednich latach. W dalszym ciągu uczestniczymy w realizacji projektu Menadżer Zagłębia. Uważamy, że ta forma wyróżnienia i nagrody dla ludzi kreujących przemysł, odpowiadających za rozwój regionu, jest bardzo ważna. Każdy dobry menadżer powinien mieć wizję tego, co robi, co chce osiągnąć. Musi się kierować interesem nie swoim, ale swojego zakładu. Musi wiedzieć, że te kroki, które on podejmuje, decyzje, które podejmowane są w tej chwili, będą miały skutek w przyszłości i musi pamiętać o tym, że działa również w interesie pracowników. W imieniu własnym, w imieniu zarządu JSW Koks SA oraz w imieniu dyrekcji koksowni Przyjaźń chciałbym wszystkim laureatom Menadżera Zagłębia 2013 złożyć serdeczne gratulacje i życzyć im jak najlepszych wyników w następnych latach.